Jakie konsekwencje grożą kierującemu za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km na obszarze zabudowanym, który będzie kierował pojazdem silnikowym mimo decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? A. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy. B. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy o 6 miesięcy od chwili ujawnienia czynu. C. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 1 roku. No i tutaj, moi drodzy, musimy mieć tą świadomość, że pomimo wydanej decyzji przez starostę o zatrzymaniu na okres 3 miesięcy, jeśli pokusimy się i o prowadzenie pojazdu i w tym okresie zatrzymanych naszych uprawnień zostaniemy złapani, no to starosta wyda nam decyzję o przedłużeniu, tak, o kolejne 6 miesięcy od tego czynu. Natomiast jeśli w tym okresie 6 miesięcy znowuż zostaniemy przyłapani i powtórnie nam zostanie udowodnione prowadzenie pojazdu, wtedy nam zostaną cofnięte uprawnienia. Za tym idzie, że będziemy musieli ponownie starać się razem z kursem i egzaminem państwowym. Więc tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź